poniedziałek, 10 października, dzień dobry. W tej chwili ma 2,20 m, będzie miał 4,40. Na razie odbywa się tutaj ruch wahadłowy, ale będzie droga dwupasmowa, będzie droga rowerowa i przejście dla pieszych. Już od jutra kolejne podejście do remontu wiaduktu przy ulicy Krapkowickiej. Musimy pamiętać o tym, żeby się tutaj nie rozpędzić, ponieważ droga jutro będzie tutaj zamknięta. Ale to bardzo ważny remont. Za remont samego wiaduktu odpowiada PKP, za remont drogi odpowiada miasto. Niestety w tym miejscu zawsze było bardzo dużo kolizji drogowych, nie mogły tędy przejeżdżać ciężarówki, były tutaj również wypadki śmiertelne. Niestety będzie też utrudnienie przez co najmniej kilka miesięcy w ruchu tutaj w tej części miasta, ale miejmy nadzieję, że po tym remoncie wreszcie ta część miasta będzie odkorkowana i ruch będzie odbywał się płynnie i bezpiecznie.